Mogę się z tobą założyć, że masz jakieś talenty. Chcesz się o tym przekonać? Przypomnij sobie takie wydarzenie, kiedy coś zrobiłeś i byłeś z tego zadowolony, a także inni byli z ciebie dumni. I to jest twoim pierwszym talentem. Dostaliśmy od Boga naprawdę mnóstwo darów. Wiele z nich jest jeszcze ukrytych albo nierozwiniętych. Dziś zapraszam cię do tego, żebyś pomyślał o jednym swoim talencie, którym możesz podzielić się z innymi. Ale jaki jest najcenniejszy talent? To świętość. Możliwość przebywania z Bogiem na wieki, czyli wieczne szczęście. Pamiętaj, talenty trzeba rozwijać. Robert Lewandowski czy Kamil Stoch nie od razu urodzili się wybitnymi sportowcami, ale musieli i nadal muszą wkładać mnóstwo wysiłku, żeby otrzymywać takie wyniki, jakie otrzymują. Również ksiądz Bosko musiał poświęcić mnóstwo czasu i siły po to, żeby rozwijać samego siebie. Z talentami jest trochę tak jak z sokiem z pomarańczy. Żeby się go napić, potrzeba trochę pracy, żeby go wycisnąć. Święty Janie Bosko, który założyłeś Towarzystwo Salezjańskie i Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, zapewniając w ten sposób przypływ nowych spadkobierców Twojego apostolatu. Spraw, aby te dwie rodziny zakonne promieniowały zawsze pełnią Twego ducha i wiernie naśladowały Twe heroiczne cnoty. Amen.